Cześć wszystkim. Jesteśmy dzisiaj na nocnym urbexie w opuszczonym szpitalu. Lokalizacji nie podajemy. Będziemy się starali szybko i zwięźle przejść wszystkie pomieszczenia, bo chodzą dozorcy i pilnują wokół. Udało nam się jakoś wejść. Dzisiaj jesteśmy większą ekipą. Odejdę sobie od wycieczki. Jesteśmy na razie na parterze. Na samym dole. Tutaj chyba była jakaś stołówka. Czy coś w ten deseń. Tutaj mamy wielkie pomieszczenie. Starajcie się nie świecić po oknach, nie? Przejdziemy sobie dalej. Sufit w kiepskim stanie. Co my tutaj mamy? Jakieś metalowe drzwi. Stare książki. Strasznie grube te drzwi. Woda cieknie z sufitu. Ok, przyjdziemy sobie. Tutaj? Może być i tutaj. Co to jest? Jakieś obrazki. Stare zabudowy drewniane dookoła. Cześć. Ok, idziemy w dalszą część pomieszczenia. Może uda nam się znaleźć coś ciekawszego. Tutaj jest chyba kotłownia. Jesteśmy w kotłowni. O. Stąd chyba ogrzewano cały ten budynek, a jest naprawdę wielki. Mamy jakieś następne, kolejne opuszczone pomieszczenie. Mnóstwo rozrzuconych dokumentów. Co jest w szafie? Idziemy głównym holem, chyba do drugiej połowy budynku. Tędy pewnie przewozili pacjentów. Kolejne konkretne drzwi. Jakiś schowek na narzędzia. Wszystko porozwalane niestety. Może uda nam się znaleźć jakieś pomieszczenie z dużą ilością sprzętu. Albo jakichś ciekawych pozostałości. Co tu jest? Magazyn. Magazyn.
skrzynki, palety. Nic poza tym. Okej. Mamy wejście na piętro. Czyli zaczyna się robić ciekawie. Teraz tak naprawdę zaczynamy wchodzić do tych głównych pomieszczeń. Nie wiem, czy uda nam się to wszystko zwiedzić. Ale długi hol. Okej, do wszystkich pomieszczeń na pewno nam się nie uda zajrzeć. Będziemy sprawdzać je mniej więcej w ten sposób. Jeśli w którymś pomieszczeniach będzie coś ciekawego, to będziemy do nich wchodzić. Szkoda, że wszystko jest już w takim zrujnowanym stanie. Tutaj następna jakaś kotłownia. Czyli tamta nie ogrzewała całego budynku. Jest tego więcej. Pewnie jakieś przepompownie i tego typu rzeczy. Wejdziemy dalej. Jeszcze tamta część jest, nie? Za nami. Tutaj mamy kolejne piętro, kolejne pomieszczenia. Dobra, przejdziemy sobie na drugą, nie? Okej, przejdziemy sobie na kolejne piętro. Oddział czwarty. O, trafiliśmy w końcu na coś ciekawego. Interna dziecięca, ordynator oddziału, specjalista chorób dziecięcych. Czyli tutaj mam swój gabinet. Szpital dziecięcy wybudowany w 1895 roku, zlikwidowany w 2003 roku. Od tego czasu praktycznie stoi pusty. Jest dewastowany i okradany. Niestety już mało z tego zostało. Przejdziemy sobie na tamten oddział. Później mamy jeszcze kolejne piętra. Ciekawe, ile uda nam się zwiedzić. Dźwig towarowy. Jak z horroru. Wow. Okej, później pójdziemy w tamtą stronę. Tutaj prawdopodobnie już przechodzimy po... pokojach dla pacjentów. Ten jest zamknięty. Przejdziemy dalej. Pomieszczenia są pozamykane wszystkie. Kuchenka oddziałowa też zamknięta. Wszystko jest pozamykane albo pozabijane. Tutaj już ktoś coś rozwalił. W środku nic nie ma. Tutaj jakieś szafki, pewnie też pozostałości po dokumentach. Wszystko puste. Co my tutaj mamy? Też puste pomieszczenia. Okej. I przejdziemy na kolejne piętro. Tutaj gdzieś było przejście, nie? Idziemy. Co my tu mamy? Dyżurka pielęgniarska. Tyle z tego zostało, nie da się wejść. Też zamknięte pomieszczenie. Sala noworodkowa.
jakiś gabinet lekarski. Okej, przyjdziemy sobie do kolejnych pomieszczeń. Znowu mamy jakiś hol. Szczętnie. Myślałem, że w trochę lepszym stanie to jest wszystko, ale niestety. Coś się zachowało. Zastrzyk, macie emocji. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego, przechodzimy na kolejne piętro. Okej, wyszliśmy do jakiegoś następnego holu. Odwiedzamy na szybko te pomieszczenia. Tutaj chociaż zachowały się jakieś meble. Tutaj dach wali się na głowę. Nic ciekawego. Biblioteka. No, takie najważniejsze pomieszczenia są pozamykane. Udało nam się wejść ogólnie do tej biblioteki. Drzwi były tylko zatrzaśnięte. Wszędzie pozostałości książek. Wszystko o medycynie. I znaleźliśmy jakieś ukryte pomieszczenie, gdzie są też schody. Także zaraz do niego wejdziemy. Jeżeli stanie nie naruszą, po prostu były zatrzaśnięte. Co, gdzie to prowadzi? No to idziemy. Dobra, te schody prowadziły na strych. Mamy jakieś stare telewizory. Okej, idziemy zobaczyć. O, podłoga w kiepskim stanie. Zobaczymy. Słyszeliście? Szczekanie psów. O, jakieś stare łóżeczko dla noworodka. Idę zobaczyć dalej. Wszyscy zostali, żeby nie naciskać tak na tą podłogę. Ale chyba nic tutaj więcej nie znajdę. Kominy wentylacyjne i cisza. Okej, wracam do nich. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się znaleźć. Tutaj jedno z najciekawszych pomieszczeń. Trochę rzeczy się zachowało. Zobaczcie. Tyson. Stare gazety. Zdjęcia. USG. Dzieci.
książki, mnóstwo zdjęć. Podłoga w stanie bardzo kiepskim. Zobaczcie na to. Bardzo stare zdjęcia. Tutaj też iść dzieci. Tak to wygląda. Szkoda, że w ruinie. Tu była łazienka. Okej. Możemy wyjść i poszukać jeszcze czegoś ciekawego. Okej, to już wszystko w dzisiejszym Urbexie. Pamiętajcie o komentowaniu i ocenianiu naszych filmów. Jeśli macie pomysły na następne filmy urbexowe, jakieś miejsca, w które chcielibyście, żebyśmy odwiedzili, piszcie, zostawiajcie to w komentarzach i wbijajcie na naszego Instagrama. Spadamy, bo chyba jakieś auto podjechało. Dzięki.